No piękny budynek, odrestaurowany. No i proszę Państwa, tu jest drugi taki. Proszę bardzo, tam pisze Artium Liberalium Larum. No i data, oczywiście po rzymsku. Stare te Anno Domini, prawda, jest napisane, trzeba sobie odczytać. A co teraz mamy tu? Proszę Państwa, chodziłem do Technikum Przemysłu Spożywczego i Chemicznego na Lastadii, jak byłem młody chłopak. A dzisiaj, proszę Państwa, jest moim technikum dawnym. Dzisiaj jest budynek przejęty przez Urząd Miasta po rekonstrukcji. Pięknie to wygląda, wieżyczki. Proszę bardzo, tak to jest. Urząd Miejski w Gdańsku. Tutaj, proszę Państwa, tutaj kiedyś był budynek. Z tej strony jeszcze dobudowany kawałek. I tu było mieszkanie pana dyrektora i nauczycieli kilku. Pilarski chyba mieszkał, dyrektor Maciejewski. I proszę Państwa, cóż to było? Tu była szkoła Technikum Przemysłowego i Chemicznego i też były zawodowe szkoły. Szkoła mięsna, piekarska, też to były te piekarnicze, prawda, sprawy, maszyny, urządzenia. Tu się uczyliśmy, jak robić chleb też. Generalnie też jeszcze były laboratoria chemiczne, bardzo dobrze wyposażone, jak na tamte czasy owe. I teraz to wygląda tak. A tam, w tamtym budynku, co obok tutaj, to była bursa, gdzie internat żeński w zasadzie był. I tutaj mieszkały koleżanki. No tutaj zawsze dużo chłopaków przychodziło pod okna. Dlaczego? Dlatego, że one tutaj, dziewczyny, to mieszkały. I tutaj, no, na randki się umawiały przez okno, tak? Z chłopakami. Tak to było. No, proszę bardzo, teraz to wygląda tak. No, tutaj mamy Kościół Świętej Trójcy pod wezwaniem. No i proszę bardzo, obejdziemy ten budynek dookoła. Tutaj z tyłu mamy parkingi porobione z miejscami dla niepełnosprawnych. Tutaj parking dla rowerów jest, jasne. No i tak to wygląda dzisiaj ten piękny budynek, naprawdę. Kamery ma na cztery strony świata. Wszędzie są kamery. Ładnie zrobione. Cała bryła, obejdziemy dookoła. Obejdziemy dookoła ten budynek tak, żeby to ładnie można było pokazać. Pięknie odnowiony, odrestaurowany. No, to ma swoje lata. Ja pamiętam jego wcześniejszą historię, nie? No. Idziemy dalej. Pójdziemy tutaj, prawda, są założone systemy alarmowe, żeby się nikt nie włamał. Oczywiście musi być, no bo teraz Urząd Miasta Gdańska go przejął i ma ten budynek, prawda? Piękny, odrestaurowany, no. Tu numer samochodu nawet jest napisany, jaki może zaparkować. Idziemy dalej. No ja właśnie byłem ciekawy, co tu się będzie mieścić. No tutaj mamy widok na ulicę Chmielną. Po lewej stronie budynki też w remoncie teraz, ale tam budynki ZUS-u są po lewej stronie. Realizacja. No. No idziemy teraz tym miejscem, gdzie kiedyś budynek stał dla nauczycieli, ale go rozebrano. No i przechodzimy teraz tutaj, a tu zbudowali jakiś dodatkowy budynek nad Modławą. Hotel. No to wiadomo, hotel musi być, Państwo. Hoteli dużo. Idziemy dalej. Przechodzimy tutaj. Idziemy dalej, przepraszam. Tak, tu jesteśmy już w środku. No tutaj, proszę Państwa, kiedyś były schody. Dzień dobry Panu. Tu były schody. I? A teraz nie ma schodów, teraz jest winda. Teraz jest winda, no nowoczesność, ale tam gdzie pan siedzi, tam pan ochroniarz, to proszę pana była toaleta damska z tej strony. Tam na dół się schodziło i proszę pana, taka ciekawa toaleta była, bo tam nie było sedesów, tylko takie betonowe te... Tak. I tam takie betonowe, proszę pana, były te dwie nóżki, można było sobie kucnąć i robić. Tak to było. Od maja przyszli, tak, już inaczej. Od maja, no to już wszystko po remoncie. Tutaj były następne schody też, one do góry prowadziły. Zobaczymy tam, co tam jest. Aha, na razie dobrze, że nie hałasują. Przynajmniej teraz nie hałasują. Dobra, idę do góry. O, już zaczynają wietrzyć. Jednak wietrzą. Tu mamy Wydział Geodezji. Kierownik referatu, sekretariat referatu. Wypis i wyrys ewidencji gruntów tu się robi. Aha. Że to znawcy majątkowi. Tu mamy takie coś. Idziemy wyżej.
po schodach. No ja tu chodziłem, bo tu, pamiętam, tu był dyrektor w tych drzwiach, to się do dyrekcji chodziło. A tu, proszę Państwa, tu była klasa, tu ja miałem, jak pamiętam, tu była fizyka. Czyli tutaj, tu była klasa fizyki. Dzień dobry. Czyli tu, Pomorska Telewizja Narodowa, mam zgodę na filmowanie. Proszę Panią, rozmawiałem z kierownikiem przed chwilą. No waszym obiektu. Sekretariat referatu, Wydział Geodezji. I tutaj, proszę Państwa, tu była szkoła technikum chemicznych kiedyś. Tak jest. I tutaj, proszę Państwa, następne piętro. No teraz tu się mieści dyrektor i sekretariat, prawda? Wyżej. Tak to działa. Urząd Miasta, Wydział Geodezji. O, proszę. Tu mamy piękny widok na Kościół Świętej Trójcy. Proszę bardzo. No i tu jest góra. Tak to wygląda. Oczywiście kamery też są w środku. Wszystko jest filmowane. No, pamiętam, tu się chodziło na lekcje z tornistrami, mając kilkanaście lat. Tak to było. A teraz, proszę Państwa, Urząd Miasta przejął budynek pięknie. Wyremontowano go i jest po rekonstrukcji. Dziękuję bardzo. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziembiński dla Was z zabytkowego budynku w Gdańsku. Dziękuję bardzo.